Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogi księże, rektorze, drodzy uczniowie, drodzy wierni, dzisiejszy dzień niewątpliwie jest bardzo szczególnym dniem, jak każdy z nas może właściwie się dowiadywać. Z jednej strony znajduje świat w prawie niesłychanej sytuacji, na niesłychanym zagrożeniu, które nie było od bardzo wielu lat. Mało ktoś, chyba nikt z nas tutaj nie przypomina sobie, że właściwie było takie zagrożenia, zagrożenie wojny, to była wojna, druga wojna światowa, a teraz właściwie tu przed drzwiami, możemy powiedzieć, ważą się, można powiedzieć, losy świata i wszyscy, nawet najwyżsi z tego świata są przerażeni. Przerażeni właściwie tym zagrożeniem, bo człowiekowi została dana pewna moc, pewna potęga, aby po prostu wszystko niszczyć, jeżeli tylko to chce i jeśli ma do tego możliwości. I z tego powodu właściwie w bezradności władzy tego świata Ojciec Święty papież decydował się, aby poświęcić Ukrainę, Rosję, cały świat Niepokalanemu Sercu Marii. Jest to niewątpliwie niesamowicie ważny krok. Chciałbym po prostu właściwie z okazji uroczystości dzisiejszej, zwiastowania Najświętszej Marii Panny, to po prostu trochę nakreślić, co to może znaczyć. Bardzo wielu ludzi w ogóle już nie wie, co to może znaczyć, że ktoś, papież, prosi wszystkich biskupów całego świata i tak naprawdę cały Kościół powszechny, żeby dołączyć do tego, aby uznać, że Maria, Matka Najświętsza, rzeczywiście ma moc. W tym akcie poświęcenia, który niestety nie wyraża żadnej aluzji do źródła, skąd on pochodzi, skąd nabożeństwo do Niepokalanego Serca pochodzi i na czym to nabożeństwo w ogóle polega. Niemniej ten akt mówi o Niepokalanym Sercu i mówi o tym, że teraz poświęcamy właściwie te wszystkie instytucje i kraje jej Niepokalanemu Sercu. I to jest już bardzo, bardzo ważne. Matka Najświętsza, mianowicie w Fatimie, więcej niż 100 lat temu o to prosiła i obiecała niesamowite łaski i cuda, które właściwie będą w następstwie takiego poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Marii. Bowiem powiedziałem, że papież o tym nic nie mówi, tego nie wspomina, natomiast dokonuje chociaż ten akt poświęcenia przez to, że ogromnie przerażony on i wszyscy my, i biskupi, i cały świat właściwie tym ogromnym zagrożeniem. Teraz właściwie wyobrażamy sobie przesiedlenie milionów ludzi, które stracą swój dom, stracą swoją ojczyznę, idą do nieznanych miejsc. To miało miejsce w latach 40, czyli prawie około 80 lat temu ostatnim razem. I teraz po prostu wobec tego właściwie to zagrożenie, o którym mało wiemy tak naprawdę, obejmuje po prostu przede wszystkim serca tych, którzy w swoim właściwie bezradności, wyczerpując wszystkie ludzkie możliwości, nareszcie wracają się do niej, do nieba. Więc uznając się, istnieje niebo, istnieje Matka Najświętsza. To nie jest jakaś fikcja, to nie jest jakieś widmo, jakaś głupia historia albo historia dla małych dzieci, jakieś właściwie, że tak powiemy, myślenia ludzkie. To jest ogromna rzeczywistość. I chociaż po to Ojciec Święty uznaje, jeśli wraca się z całym światem, z całym Kościołem, z wszystkimi biskupami do tej Matki. Więc ona musi mieć moc. A jaką moc przypisuje jej papież? Moc, aby dokonać niesamowity cud. Ona będzie w stanie, aby odwrócić losy świata, gdy przewrotni ludzie chcą po prostu tutaj wszystko niszczyć. Ona ma moc, skoro to obiecała, prowadzić pokój na świecie,
aby to, co wydaje się niemożliwe, właściwie dokonać. Mianowicie, aby ludzie znowu pojednali się, aby ludzie znowu trafili do siebie i mogli właściwie żyć w pokoju i władzy. To jest po prostu po ludzku niemożliwe. Serca tyle tych wrogów w taki sposób uspokoić, aby te zagrożenia nie było usuwane. To jest intencja Ojca Świętego. Ojciec Święty w swoim akcie konsekracji niewątpliwie widzi tylko ten jedyny wątek. Pokój wrócić na świecie, aby po prostu te bronie milczą i przede wszystkim wojna została pożegnana, szczególnie wojna nuklearna. Moi drodzy, w taki sposób, właściwy, nieoczekiwany sposób, Ojciec Święty jednak wypełni w pewnym sensie wymogi Matki Najświętszej. Niestety, powtarzamy to często nie do końca, ale w tym sensie, że On dokonuje to chociażby materialnie, czego Matka Najświętsza zawsze w Fatimie wymagała. Nikt do tej pory, ani papież Pius XII, który zresztą po prostu poświęcił cały rodzaj ludzki niepokalanemu sercu, wspaniałej modlitwie, którą znamy, ani Paweł VI, ani Jan Paweł II do tej pory tyle właściwie odpowiadali na prośbę Matki Bożej. A co ona chciała? Ona objawiła się w Fatimie. Ona powiedziała, że przybędzie prosić o poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu Marii. I wtedy właściwie ta Rosja nawróci się. I przede wszystkim nastąpi po prostu zakończenie tych błędów, które będą rozsiewane przez Rosję po całym świecie. A jeśli papieże nie chcą to słuchać i wymaga, że to robi papież razem z wszystkimi biskupami świata. I wtedy obiecuje Matka Najświętsza, że nastąpi pokój na świecie. Obiecuje Matka Najświętsza, że wtedy Rosja się nawróci i będzie świat dany po prostu niesamowity wewnętrzny ład. Obietnice Matki Bożej są absolutnie niesamowicie po prostu wielkie. Niestety, natomiast kiedy Matka Najświętsza wyraziła tą prośbę bardzo wyraźnie, niestety żaden papież na to nie odpowiadał. Nie odpowiadał i tego nie robił. Kiedy było bardzo wielkie starcia i wielkie po prostu zagrożenia podczas II wojny światowej, papieże zaczynają po prostu coś robić, ale nigdy nie do końca. Większość tych wymogów Matki Najświętszej nie zostały spełnione. Tym razem dzisiaj, o ile właściwie możemy to widzieć, zobaczymy jak dzisiaj wieczorem to wygląda w rzeczywistości, ale wydaje się, że pierwszy raz w historii prośba Matki Najświętszej, aby włączyć wszystkich biskupów całego świata do tego aktu, jest spełnione. Pierwszy raz będzie to poświęcenie Rosji. Słowo poświęcenie, konsekracja jest w tym sensie bardzo ważne. Po raz pierwszy będzie poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu i w ten sposób właściwie więcej niż kiedykolwiek wcześniej wymogi Matki Bożej będą spełnione. Nie będę teraz wam tłumaczyć, co jeszcze brakuje i bardzo właściwie z wielkim bólem mogę powiedzieć, że bardzo właściwie to, co Matka Najświętsza tak naprawdę Fatimie chce nam dać, nie zostanie nawet po prostu poruszane. Niemniej cieszymy się z tego faktu i łączmy się sami z całego serca i odmawiajmy ten akt poświęcenia, skoro sam akt poświęcenia jest dosyć naturalistyczny i nie zawiera po prostu bardzo wielkich, nadprzyrodzonych właściwie treści, to radzimy nam, wiernym, aby wzięli ten akt poświęcenia Rosji, który ongiś dokonał nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre. Ten akt jest dostępny w naszych FSSBX News i możecie właściwie ten akt, który wszyscy w bractwie odmawiamy dzisiaj wieczorem również odmawiać, jak to będzie w kościele w radości, dzisiaj wieczorem po 17. Ale moi drodzy, wracając uwagę na to, pytamy, ale o co tu w ogóle chodzi? Teraz po prostu podczas tylu lat oficjalnie nigdy nie słyszeliśmy, że Maria ma taką moc. To zostało skrzętnie po prostu przechowane, że tutaj jest taka dobra matka, nasza Matka Najświętsza, Matka Jezusa, która jest nam bardzo kocha
która właściwie jest nam dobrym przykładem, która właściwie jest taka łagodna, taka pokorna, taka miła, taka czuła. I w ten sposób prosimy ją, aby ona właściwie stawiała się za nami, pomagała. Ale do tej pory już dawno nie słyszeliśmy, od wielu, wielu lat, że ona posiada taką moc. Rzeczywiście, aby przywrócić w obecnym momencie pokój na świecie i dokonać takiej niesamowitej, właściwie zmiany serc, wymaga boską moc, bo nikt nie może zmienić serca ludzkie, jedynie Pan Bóg, który jest Panem naszych serc. I jeśli Matka Najświętsza potrafi zmienić serca z nienawiści do miłości, z wrogości do przyjaźni, to ona dostanie tą moc od Pana Boga. Czyli Matka Najświętsza jest pośredniczką wszystkich łask. I w ten sposób właściwie powinniśmy teraz konsekwentnie dalej iść. Skąd ta moc? Jak papież może teraz powiedzieć, że ona nagle, ponieważ nikt, ani jego poprzednik, taką moc jej przypisywał? A my cały czas o tym mówiliśmy. My cały czas o tym mówiliśmy, ponieważ Matka Najświętsza obiecała to. Przecież więcej niż 100 lat temu ona bardzo wyraźnie mówiła, że ona ma losy świata w swoich rękach, że ona kieruje ostatecznymi czasami świata. Ten okropny, ten czas tak zwany apokaliptyczny, te ostatnie wieki, można powiedzieć, naszej historii ludzkiej są w rękach jej, tej niewiasty, która jest opisana w Apokalipsie jako obleczona słońcem, księżyc pod jej nogami i wokół jej głowy korona gwiazd 12. Nasza hetmanka, nasza królowa, nasza mocna, wszechmocna, błagalna, jak ojcowie Kościoła ją nazywają. I tutaj, moi drodzy, musimy jeszcze wracać do tej Fatymy, ponieważ kiedy to ona powiedziała, objawiając się naszym dzieciom fatymskim, o których dosyć, mam nadzieję, dobrze wiecie, to wtedy po prostu ona, że tak powiem, dała ten dowód, dała właściwie ten podpis, że jej słowa są tak mocne, bo akurat w Fatimie dokonała taki wielki cud, który tak naprawdę powinien do tej pory wzruszać serca wszystkich ludzi. Taki namacalny cud. Ja sam, moi drodzy, wiele razy, kiedy opisałem właściwie wobec niewierzących komunistów, niewierzących pogan i ludzi, którzy gdzieś na świecie po prostu szukają czegoś od Pana Boga, kiedy im mówiłem o tym, co się dzieje w Fatimie, co się stało w Fatimie, to byli głęboko zwrócieni. Dlaczego, tak mówię, papież i biskupi nie byli zruszeni do tej pory? I nawet dzisiaj ani słowem właściwie nie wspomina o tym wielkim cudzie, o tej Fatimie. Bo Fatima, dokładnie to jest to miejsce, które Matka Najświętsza wybrała, aby właściwie nam dać właściwie te wskazówki na te ostateczne czasy. I dzisiejszy dzień, moi drodzy, musi być dla nas wielkim podkreśleniem tej wielkiej prawdy, którą bronimy od cały czas, od właściwie powstania naszej katolickiej tradycji. Razem z obroną tradycyjnej wiary, tradycyjnej mszy świętej, tradycyjnych duchowości wszystkich świętych, bronimy honor Matki Najświętszej. Honor Matki Najświętszej i podkreślamy jej rolę, która ona udowodniła nam, kiedy tak dużo, dużo właściwie narodów ona nawróciła. Ba, święty, właściwie Matka Najświętsza jest przede wszystkim na początku, jest źródłem właściwie katolickości polskiego narodu. Cała historia Polski tak naprawdę głęboko rozważana jest historią interwencji Matki Najświętszej, nieustannej interwencji, aby właściwie ten naród stał się katolikiem i pozostał katolicki. I właściwie wobec wszystkich ataków ze wszystkich stron, właściwie dzięki jej stawiennictwu i jej interwencji Polska stała się przed murzem chrześcijaństwa, jak święty Pius X to dobrze, głęboko określa. Wobec tego patrzmy teraz na tą Fatimę. Matka Najświętsza objawiła się tam 6 razy, wymagała tam, aby ludzie się nawrócili do niej. Jezus chce używać Ciebie, mówi, aby ludzie mnie poznali i mnie kochali.
bo ja otrzymałem dla wszystkich ludzi wszystkie łaski, aby oni mogli się nawrócić, aby oni mogli dobrze żyć na ziemi, aby był pokój na ziemi, ale przede wszystkim był coś o wiele większego, co jest o wiele więcej niż wszelkie po prostu doczesne dary, o które prosi Ojciec Święty dzisiaj. To są te wieczne dary, to jest wieczne zbawienie, to jest radość bez końca. W tej chwili umierają tyle ludzi, ci wszyscy młodzi żołnierze, już po wielu tysięcy ich jest w ciągu tych ostatniego miesiąca, oni po prostu nie mogą już marzyć o jakiejś wspaniałej przyszłości, bo umarli w młodości. A co Matka Najświętsza na to? Widzicie, moi drodzy, patrząc na zagrożenie takiej okropnej wojny, która jest wielka, to zagrożenie, to wtedy po prostu musimy przede wszystkim widzieć, jeśli taka wojna jest, to miliony, jeśli nie miliardy ludzi umierają. A co z nimi będzie? I o to chodzi, jeśli Matka Najświętsza chce nam pomóc, aby w doczesności, czyli w naszym ludzkim życiu nam pomóc, to ona przede wszystkim po to nam pomaga, po to daje pokój na świecie, abyśmy też znaleźli pokój z Bogiem, abyśmy robili pokój z Panem Jezusem, abyśmy nawracali się do prawdy, do prawdziwej wiary, do prawdziwej drogi, która prowadzi nas po tej w Dolinie Łez, po śmierci, do nieba, do wiecznej szczęśliwości. To jest istota orędzi fatymskiej i wszystkich interwencji Matki Bożej. Tak, moi drodzy, wobec tego Matka Najświętsza chce, abyśmy mieli wielkie nabożeństwo do niej, abyśmy odkrywili tajniki jej serca, jej miłości do nas. Dlatego objawia swoje niepokalane serce. I potem po prostu tłumaczy nam, na czym polega nasza miłość do Jego serca, do jej serca, nabożeństwo do niepokalanego serca. To wszystko powinno być określone przez papieża i biskupów, niestety ani słowa o tym. Natomiast poza tym wymaga poświęcenie samych siebie, naszych instytucji, świata, a zwłaszcza Rosji, jej niepokalanemu sercu, jako istotny element tej właściwej miłości, tego oddania się jej. Przez takie poświęcenia, przez takie oddanie, to my deklarujemy, że rzeczywiście Matko Najświętsza, od Boga dostałaś niesamowitą moc. Większa moc niż wszystkich diabłów mieli razem wzięty. Sama potrafisz w tych ostatecznych czasach, kiedy wojska, wrogie wojska, właściwie powstaną nieliczonej liczby, jednym ruchem rąk ich zmiażdżyć głowę węża. I w to wierzymy. I z tego powodu poświęcamy się Tobie. Oddajemy się Tobie całkowicie i w ścianie wszystkich tych ludzi, którzy niestety są pogrążeni w błędzie i być może po prostu są niestety po prostu narzędziami nie Twoimi, ale diabła, aby się nawrócili. To jest orędzie Matki Bożej. I kiedy kończy się po prostu te wszystkie wspaniałe, jakże proste, a głębokie orędzia Marii, kiedy ona mówi do nas czystym, zwykłym, właściwie prostym językiem, przecież mówi do małych dzieci, abyśmy wszyscy to rozumieli, na końcu dokonuje cud słońca, 13 października, kiedy nagle po prostu tutaj zapowiada ten cud. Wyobraźcie sobie, 3 miesiące później, wcześniej już Łucja pytała, Mario, Matko Najświętsza, oni nie wierzą, co mówimy. Rób coś, aby oni wierzyli, bo on na małym dzieciom nie wierzą właściwie, co tu mówimy. I wtedy powiedziała, 13 sierpnia, października, za 3 miesiące dokonuje wielki cud. I to powtarza w powstałych miesiącach. Więc cały kraj w okolicach słyszy o tym i właściwie zapowiadano, że Maria robi ten wielki cud. Oczywiście wyobraźcie sobie, cały właściwie kraj zjeścia się do tej Fatimy. Nigdy w tamtym czasie było takie po prostu taka aglomeracja, zebranie tylu ludzi, którzy przyszli ze wszystkich stron, aby właściwie to zobaczyć. I rzeczywiście. I wtedy po prostu była taka sytuacja, wiesz, bardzo dobrze. Słyszeliście o tym, że 12 października ogromne po prostu deszcze. Ludzie cierpliwi, całą noc stali po prostu tam w deszczu, byli mokre po prostu aż do skóry. Następnego dnia, 13 października, Matka Najświętsza, nie ma jej. I dzieci po prostu, właściwie ludzie boją się,
i wszyscy wrogowie, które są w wielkiej liczbie obecnie, aby tego wyśmiać, właściwie całą tą historię, śmieją się na całe gardło, mówiąc, co to za po prostu historia, co to za głupstwo, wasz Kościół katolicki i wy po prostu łatwiej żyjący tym, co małe dzieci wam gadają. I w tym momencie, kiedy jeszcze deszcz pada, jeśli ludzie po prostu się denerwują, że po prostu mnóstwo ludzi wtedy właściwie się śmieje, po prostu zaczyna nawet bluźnić przeciw Panu Bogu, nagle w jednym momencie Łucja mówi po prostu, aby patrzyli na słońce. Przecież jest deszcz. I w tym momencie po prostu nagle wszystkie chmury w jednym momencie się uciekają niby. Jest słońce jak teraz południowe i to słońce uderza i wszyscy mają patrzeć słońce. Więcej niż razem wzięte 100 tysięcy ludzi stoi tam i ma możliwość patrzeć słońce gołym okiem podczas 10 minut i nikt nie właściwie ulega właściwie jakiej choroby. Normalnie patrz słońce podczas minuty, jesteś ślepy, a tu nic nie się dzieje. I widzę, jak to słońce trzy razy krąży w kącie wokół siebie. Nazywa to taniec słońca. I potem na końcu słońce w formie zigzag zbliżało się do ziemi tak szybko, zawrotnie, że ludzie myśleli, że teraz koniec świata. Ludzie, którzy najpierw ze zdziwieniem patrzyli na to widowisko, teraz przerażeni zaczynają krzyczeć. Wielu ludzi publicznie wyznaje swoje grzechy. Ludzie po prostu w to błoto rzucają się, głowę chuchają w tym błoto i błagają po prostu. I wiele ludzi, koniec świata mówią. I to słońce właściwie coraz bliżej. I tuż przed wpadnięciem na ziemię, po prostu na ziemię, zatrzyma się i spokojnie wróci z powrotem do swojego miejsca. I wszyscy z wielką ulgą patrzą na to. A następnie ci wszyscy masoni, ci wszyscy wrogowie Kościoła, mnóstwo z nich nawróci się od tego momentu. Teraz widzieli coś, co nigdy nie miało miejsca w historii. Najczęściej Matka Najświętsza, Pan Jezus Chrystus dokonuje te cuda tylko, jeśli na przykład ktoś właściwie jest wierzący wobec świętych. A tutaj Matka Najświętsza pozwala, że nawet najgorsi wrogowie widzieli ten wielki cud. Ja nie chcę to rozwijać, tylko abyście zdali sobie sprawę, moi drodzy, że tego z takiego w historii, czy tak powiem, świata praktycznie nie było. Oprócz samych cudów Pana Jezusa Chrystusa. Taką moc Pan Bóg nam ma to najświętsze daje, aby od tego momentu Fatima staje się pierworzędnym, że tak powiem, ewenementem i pierworzędnym pożywodzie orędziem Matki Najświętszej na ziemi. I do tej pory karmimy się z tych orędzi. I Matka Najświętsza tylko po to ten cud robiła, aby pokazać, że ona ma tą moc. I jeśli ona obiecuje, i obiecuje wiele rzeczy Fatimie, o tym właściwie później trochę chcę wam mówić, to ona po prostu jest w stanie. I jeśli teraz, dzisiaj właściwie stoimy w obliczu tego, że nareszcie Ojciec Święty z biskupami, chociażby po prostu materialnie, formalnie, przynajmniej tak wydaje się nam, chcą spełnić tą prośbę Matki Bożej, z całą pewnością będą z tego bardzo dużo łask. Jakie to Matka Najświętsza wie, ale łaski będą. Natomiast co my musimy tu robić, moi drodzy? Jesteśmy w środku Wielkiego Postu. Jesteśmy w środku takiego tego niesamowitego czasu, w którym żyjemy w świecie. My, moi drodzy, musimy pokazać światu, że my w Pana Boga wierzymy. My mamy Matką Najświętszą, która jest taka mocna. Ona została zgardzona wiele lat i być może w dalszym ciągu będzie też. Ale my wiemy, komu zaufaliśmy. My wiemy, gdzie jest ratunek. I każde dziecko, każdy uczeń, każdy rodzic, każda rodzina, każda instytucja, cała szkoła wie bardzo, bardzo wyraźnie, że jeśli my ufamy jej, jeśli my wypełnimy jej wolę, jeśli my oddamy się jej całkowicie, ciało i serce i całą właściwie nasze życie, to ona nam kierowuje przez wszystkie bezpieczne, przez wszystkie okropne, niebezpieczne czasy, aż do celu, aż do nieba. Oto teraz podczas mszy świętej serdecznie Matka Najświętsza prosimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.